Witam Cię w kolejnym dniu naszych adwentowych rozważań, w których Boże Słowo jest światłem na naszej drodze. Już właściwie możemy mówić o godzinach, które dzielą nas od przeżywania radości Bożego Narodzenia. I w tę radość wpisują się dzisiejsze czytania. Okazują one postacie dwóch matek, Anny, która jest matką Samuela, i Maryję, Matkę Jezusa. Obydwa czytania dzisiejszej liturgii mówią o ich wdzięczności za dar macierzyństwa i o uwielbieniu Boga. Ewangelia czyni to słowami znanej nam modlitwy Magnificat, wielbi dusza moja Pana. Maryja wyraża radość i wdzięczność Bogu za dar macierzyństwa, za wielkie rzeczy, które jej uczynił, za wierność obietnicy danej Abrahamowi, za to, że podnosi ubogiego, a poniża tych, którzy się wywyższają, że ceni pokorę swojej służebnicy. Słowa tekstu Magnificat to hymn, który ewangeliści włożyli w usta Maryi, ale jest to także pieśń Kościoła. Kościoła, który doświadcza Bożej miłości. Kościoła, który doświadcza Bożej opieki. Kościoła, który wie o Bożym działaniu. I dlatego słowami Maryi wielbi. Wielbi Boga za wielkie dzieła, które czyni. Wielbi, bo ten wierny jest obietnicą, jakie daje człowiekowi. I myślę, że dobrze byłoby, gdyby słowa Magnificat, słowa pieśni Maryi, stały się także dla Ciebie i dla mnie modlitwą dziękczynną. Bo myślę, że i my mamy za co dziękować Panu Bogu. Że i my możemy Go uwielbiać, tak jak uczyniła to Maryja. Bo i w naszym życiu czyni On wielkie rzeczy. Bo Jego imię, które jest święte, chce uświęcać także nasze życie. Może warto więc dzisiaj potraktować słowa Ewangelii, słowa pieśni Maryi, jako otwarcie wdzięcznego serca za dar Bożej miłości. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że tego Bożego działania jest zbyt mało. A może szczególnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że Bożej miłości nie doświadczamy. Powtarzanie słów Maryi, włączenie się w jej wdzięczność może sprawić, że nasze serca otworzą się na Boże działanie, że nasze serca zostaną przepełnione darem wdzięczności. I wtedy może lepiej dostrzegać będziemy, jak wiele rzeczy Pan Bóg czyni także w naszym życiu. Niech te słowa hymnu Maryi, staną się Twoją dzisiejszą modlitwą. Niech pozwolą przemienić Twoje serce. Niech pozwolą doświadczyć Bożego działania. Ja słowami Maryi będę się modlił dzisiaj także za Ciebie. Dziękuję Ci za obecność i zapraszam jutro na kolejne spotkanie.